Paweł Górak, trener Prochu Pionki. Po 17 kolejce Ligi Okręgowej Proch wygrywa w Potworowie z SKS-em 3-0. Druga wygrana w rundzie wiosennej. Pierwsza w tym sezonie na wyjeździe i kolejny krok, kolejne kilka kroków chyba w górę tabeli. Trener dzisiaj jest bardziej zadowolony z wyniku czy z gry? Znaczy, w ogóle ciężko skomentować ten dzisiejszy mecz, ponieważ było po obu stronach mnóstwo przypadkowości. No, nie da się ukryć, że zdominowaliśmy w tych warunkach, jakich grała drużyna ten mecz. Natomiast no, bardzo trudne warunki, bardzo nierówne boisko. Mimo wszystko stwarzaliśmy sobie mnóstwo sytuacji bramkowych, ale ze względu właśnie na to, że gdzieś tam piłka skakała, gdzieś w ostatniej chwili na jakiejś tam kotyrce podskoczyła, uciekła, no nie zdobyliśmy tyle bramek, ile załóżmy powinniśmy zdobyć, ale na pewno to jest poprzez to trudne boisko, ciężki teren i niejednej drużynie będzie się tu bardzo, bardzo ciężko grało. Były takie momenty do 65 minuty, że widziałem, że trener Górak tam nerwowo przechadzał się koło linii. Było tak momentami trochę chyba nerwowo. Takiej brakowało pewności, żeby dwa i ten mecz uspokoić, bo no to cały czas było na styku. No właśnie, to co powiedziałem wcześniej. Denerwował mnie fakt, że chłopcy się nabiegali, wypracowywali sobie sytuacje bramkowe, a poprzez to, że piłka skakała jak na wibratorze, no ciężko było skończyć. No i to gdzieś tam, a wiedziałem, że do pewnego momentu gra była cały czas na kontakcie i jakiś tam drobny błąd i wtedy 1-1 i różnie się może potoczyć, więc to jak gdyby mnie napędzało i nie dawało spokoju, ale później tutaj czujność Mateusza Szczepańskiego, jego skuteczność i pozwolił mi odetchnąć tak nam, całej drużynie. Tak nam się ten terminarz ułożył, że gramy na początku z bezpośrednimi rywalami z dolnej połówki tabeli i po ewentualnych zwycięstwach idziemy w górę. Tak było z Młodzikiem, tak dzisiaj było z Potworowem. I tak może być po meczu z Pilicą, bo gdy wygramy z Pilicą, hipotetycznie pójdziemy kolejny krok w górę tabeli. To dla nas handicap, że taki jest ten początek rundy? Znaczy może nawiążę najpierw do tych kroków w górę tabeli. Nie jestem statystykiem. Interesuje mnie każdy kolejny mecz. Do każdego kolejnego meczu jesteśmy w pełni, będziemy się starać być w pełni przygotowani i w każdym meczu walczymy o 3 punkty. Natomiast to, co pokaże tabela w wyniku wygranej, to dopiero zobaczymy na końcu. Po tych dwóch meczach można powiedzieć, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, czy to jeszcze za wcześnie na takie tezy? No tak jak powiedziałem, no po prostu przygotowujemy się do kolejnego meczu i na końcu będziemy rozliczać. Dzięki bardzo. Dzięki. Daniel Grzybowski, najstarszy zawodnik i grający trener SKS-u Potworów po meczu 17 kolejki. SKS przegrywa 0-3 z Prochem Pionki. Do 65 minuty było 0-1. Można powiedzieć, że mecz na styku, a skończyło się boleśnie 0-3. Wynik zasłużony z przebiegu tych 10 minut, czy trochę dla Was za bolesny? Znaczy się z racji tego, ile jednostek w treningu w tygodniu mamy, czyli jedna, tak jak dzisiejsza, to mi się wydaje, że można było się tego spodziewać, że do pewnego momentu będziemy mieli siłę nadążać za zespołem, który jednak pracuje troszeczkę na ten wynik i widać, że ta praca przynosi efekty, aczkolwiek wydaje mi się, że postawiliśmy troszeczkę poprzeczkę. U nas w dniu dzisiejszym nie mogło zagrać 3 zawodników i wynik do tej 65 jak najbardziej był dla nas zadowalający. Niestety 2 takie błędy indywidualne. No, Proch wykorzystał, przegrywamy 3-0 i niestety będziemy walczyć dalej o byt w tej lidze. 13 meczów do końca. Trzeba coś zmienić pod względem organizacyjnym, żeby tych treningów było więcej, żeby się utrzymać, czy trzeba próbować z tego, co jest, żeby się utrzymać? Znaczy my jesteśmy zespołem typowo, że tak powiem, rekreacyjnym. 13 meczów, czyli dla nas będzie, jak on powiedział, w treningach możemy coś zmienić, no to jedynie co w tych 13 treningach, tak powiem żartobliwie. Natomiast u nas jedynie to trzeba zmienić, to zmotywować zawodników, żeby przychodzili na mecze, bo mówię, u nas jest typowo rekreacyjny klub, każdy przychodzi wtedy, kiedy może, tu nie ma żadnych zobowiązań, nie ma żadnego wymuszania, że ktoś musi być. No i tak się bawimy, tak? Nie chcę narzekać na boisko, no bo boisko jest takie same dla każdej drużyny, ale czy to jak ta murawa tutaj w Potworowie wygląda Wam przeszkadza? Co się w ogóle tutaj wydarzyło, że tak jest, a nie inaczej? Wydaje mi się, że to jest efekt zimy, podmokły teren, opady były i na pewno z biegiem czasu ono się poprawi. Nie wiem, czy będziecie jeszcze mogli tu zagrać, pewnie w przyszłym sezonie zagramy. Dzięki bardzo, powodzenia w kolejnych meczach. Dziękuję, pozdrawiam.